W tej chwili młodzież zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie projektu zarządzenia, właściwie utworzenia funkcji rzecznika praw uczniowskich. I takowe zarządzenie zostało w tej chwili podpisane. Z czym wiąże się funkcjonowanie akurat tego stanowiska, czyli rzecznika praw uczniowskich? Przede wszystkim powołane jest ono po to, żeby rozpropagować wśród uczniów, ale również wśród nauczycieli, wśród rodziców, wśród instytucji, które funkcjonują w Poznaniu, praw ucznia i tego, na co uczeń może liczyć, jeśli chodzi o przysługujące mu prawa. Kluczowe jest to, żeby Rzecznik Praw Uczniowskich współpracował nie tylko z młodzieżą, ale również wszystkimi jednostkami miasta, od których oczywiście dostanie wsparcie, i również instytucjami, które w mieście funkcjonują, a które mogą być przydatne przy rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, które zostaną zgłoszone do Rzecznika Praw Uczniowskich.